Siema, dzisiaj bez gameplayu, trochę bardziej pogadankowo, ponieważ chcę was powoli wprowadzić w grę, która na pewno pojawi się tutaj u mnie na kanale. Jest to gra, która nazywa się Undecember, czyli nadchodzący hack slash MMO. Dzisiaj tylko takie małe wprowadzenie. Obejrzymy sobie filmik z busami z gry, bo dwa dni temu właśnie twórcy pokazali filmik yy, oraz walkę z busami. A planuję też zrobić jeszcze jeden materiał, gdzie opiszę wszystkie, tak, by funkcje, które będą w tej grze. Jak to będzie wyglądać, i tak dalej. Tak więc, jak już wspomniałem, będzie to Hacking MMO. Szczerze mówiąc, to takiej gry chyba jeszcze nie ma na rynku, no bo Poe to jest tak naprawdę Single co-op z handlem. Diablo 3 to wiadomo, Single co-op. Wolcen y, umiera. Grim Down, Single co-op. Last Epoch jest cały czas w produkcji. No i wszystkie te gry, które wymieniłem wcześniej, nie mają dungeonów, PvP. Guild PVP, a to wszystko ma być właśnie w AnDecember. Tak więc ja na Gierkę czekam, na pewno się pojawi seria. Z tej gierki, jakieś poradniki i tak dalej. Premiera w Korei jest planowana na 13 stycznia. Nie wiadomo kiedy dokładnie będzie u nas, bo u nas na Steamie jest pokazane, że będzie w pierwszym kwartale 2022, ale nie ma konkretnej daty. Tak więc obejrzymy sobie teraz ten filmik właśnie z bossami. Mamy wprowadzenie, mamy twórców gry. Line games i NITS games. Okej, okay, mamy Fire Major, który walczy z jakimś bossem. Mi to przypomina trochę Kitawe Spoe. Jak mam być szczery, przynajmniej to ustawienie, tak kamery, nie? Ten. ten ta mapka tutaj trochę przypomina Kitawę. Mam jakiegoś kolejnego bossa. Co mi się też podoba w tej grze. To będzie mroczna. Fajnie to wygląda, naprawdę. Graficznie też jest całkiem spoko. Czego nie powiedziałem, to że gra będzie miała prawdopodobnie crossplay z telefonami, ale spokojnie będzie osobny klient na telefony, osobny klient na PC. Jak więc na telefonach będzie się grało, no wiadomo, na tym touchpadzie i tak dalej, na telefonie. Tak, na telefonie. A na PC będzie normalny osobny klient, gdzie się grało. Chodziło o myszką, QWE, skille, 1, 2, 3 potki i tak dalej. Także gra jest przystosowana pod PC, więc o to nie trzeba się martwić. Ten skill którego używa ten gościu, przypomina mi trochę Sanders PoE. Jak ktoś grał w PoE, to wie oczywiście o co chodzi. To jest chyba Toxigrain Spoe? Jeżeli dobrze kojarzę. ja mam jakiegoś kolejnego busika. Właśnie, co jest fajne, że tutaj skill'e będzie można przerabiać tak jakby... No pokrótce teraz powiem jak będzie wyglądał system skill'i. Będzie tutaj bezklasowość. I skill'e będziemy mieli coś jak w PoE. Czyli dajemy sobie skilla i wokół niego możemy dać tam chyba 6 supportów do niego, zależy ile on też ma połączeń, nie? Ja to dokładnie jeszcze będę opisywał w osobnym filmie, ale tak pokrótce tylko powiem, że mniej więcej można to porównać z system skili do poe. Czyli dajemy sobie skilla i do niego łączymy supporty, I na przykład możemy zrobić z. Fireballi, u, fireballi u maga, możemy zrobić, że będzie strzelał lodowymi kulkami, nie, zamiast fireballami i tak dalej, zamiast jednego firebola, będzie strzelał czterema fireballami. Także to jest giga fajne. No i będzie system bezklasowości w grze, nie, czyli tak naprawdę skille dropimy z mobów, kupujemy, dostajemy z misji, zakładamy i je łączymy. No i tak naprawdę to, jak broń założymy, to definiuje naszą klasę, nie, bo tworząc postać nie wybieramy żadnej klasy. Tak to jest w innych hack'n'slashach. O, ten skill fajnie wygląda, albo ten. Nie, no, skilly akurat fajnie wyglądają graficznie, to jest spoko. Patrząc na to, że gra będzie dostępna też na telefonie, to jest naprawdę ok. No i dobra. Jeśli chodzi o ten filmik, zobaczyliśmy walkę z bossami, zobaczyliśmy kilka skilli. Możecie powiedzieć, co myślicie o grze, czy na nią też czekacie tak jak ja. tak jak mówię, gierka się na 100% pojawi. No i zapraszam do Waszych opinii, także do następnego.